Dzięki aplikacji Countdown mamy otrzymać informacje, kiedy zejdziemy po prostu z tego świata. Więc zaakceptujmy regulaminę i wpiszmy wszystko, co potrzeba. No i chętnie przekonam się, czy aplikacja powie mi, kiedy będzie mój dzień. Aha, i już. Czyli wystarczyło po prostu włączyć aplikację. W internecie możemy znaleźć mnóstwo aplikacji, które są w swoim rodzaju niebezpieczne, a czasami przerażające. Dziś przygotowałem zestawienie kilku takich właśnie aplikacji, bazując na tym, jak bardzo kochacie serię z zakazanymi numerami. Oczywiście pobrałem je na swój telefon i dzisiaj będę je testować. Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem jednak z zakazanymi aplikacjami, które swoją drogą mam na telefonie i oczywiście będę je testował w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, czego mogę się spodziewać, ale wiem, jak bardzo uwielbiacie serię z zakazanymi numerami, dlatego właśnie wpadłem na pomysł stworzenia tej z zakazanymi aplikacjami. Dlatego jeżeli seria przypadnie wam do gustu, a mam nadzieję, że tak będzie, to zostawcie proszę tutaj 50 tysięcy polubień, wtedy zabieram się za stworzenie kolejnego odcinka. Jeżeli jesteście nowi, zostawcie suba wciskając ten czerwony przycisk, tylko tam na dole, wtedy nie pominie was żaden odcinek. Japanese Doll. Japońskie lalki należą do tych najlepszych na świecie pod względem kunsztu i elegancji. Tylko czy znasz technikę ich tworzenia? Na szczęście istnieje aplikacja, która symuluje tworzenie własnej lalki o nazwie Sodatete Nihon Ningyo. To może być zastanawiające, ale twórcy przedstawili go z prostym interfejsem, podobnym do Tamagotchi, by każdy mógł dołączyć do tradycyjnej zabawy. Oto krótki opis, jak działa aplikacja. W sztuce budowania wspaniałej japońskiej lalki zaczynamy od lalki Kokeshi. Są to proste figury wykonane z drewnianego pręta na tułów i kuli na głowę. Te lalki nadal można znaleźć w sklepach w całej Japonii. Ale wykonanie japońskiej lalki w wyższej jakości to dopiero pierwszy krok. W przypadku Sodatete Nihon Ningyo wygląda na to, że twoje kokeshi zostało znalezione oblane krwią i tym samym przeklęte przez moc koszmarów. To nie powinno jednak stanowić problemu dla eksperta w tworzeniu lalek takiego jak ty. Więc umieszczasz lalkę w swoim studio, które jest trochę zepsute przez trzewne zło wylewające się z twojego projektu i zabierasz się do pracy. Sztuka tworzenia lalki obejmuje kilka kroków. Najpierw musisz zapalić świecę i pozwolić jej zbudować duchową energię. Kiedy zdobędziesz wystarczającą moc, możesz wystrzelić ją w bijące serce. Musisz także spędzać czas z lalką, aby upewnić się, że rośnie zdrowo. Od czasu do czasu nagle materializuje się przed twoją twarzą lub zmienia kolor pokoju na krwisto-czerwony, jednocześnie powodując falowanie tkaniny. Gdy nieustannie ulepszasz swoją lalkę, ewoluuje ona w nową formę. Gdy twoja lalka ewoluuje, pozostawia ci piękne litery, które mówią ci, jak się czuje. Istnieje masa tweetów, w której społeczność dzieli się swoimi lalkami, które udało im się stworzyć. Aplikacja jest bardzo intrygująca i wywołuje ciarki na ciele. Pora jednak ją przetestować. Aby pobrać pierwszą aplikację, o której przed chwilą wam opowiedziałem, byłem zmuszony do tego, by zmienić region na Japonię, więc teraz mam krzaczki różne dziwne. Nieważne. Odpalam aplikację, zobaczymy, czego możemy się spodziewać. Nie odpalałem tego wcześniej, nie mam dlatego pojęcia, na co tu natrafimy. Miałem wyciszony telefon, okej. Dobra. Kwestia reklam w grze. Dobra, mamy początek. Okej. Chyba udało mi się przebrnąć przez menu, które jest po japońsku, więc wcale nie jest tak łatwo się tutaj nawigować. Zdecydowanie udało mi się przejść przez menu. W takim razie mamy to, na czym nam zależało, czyli samą aplikację. A teraz pora zaznajomić się trochę z nią bardziej. Dobra, mam wcisnąć świeczkę. I jest okej. Tu jest chyba ta energia z tych świeczek, o której mówiłem, którą możemy ładować prawdopodobnie właśnie w serce lalki. 70-200... O tak! O tak! To jest to! Możemy ładować w serce naszej lalki. Do pełna.
i pojawiła się lalka Kokeshi. Pojawiła nam się lalka Kokeshi, która wypisuje nam teraz jakieś znaczki, których totalnie, absolutnie nie rozumiem. Ale jestem właśnie ciekaw, jak będzie ewoluowała nasza postać, bo biorąc pod uwagę, że zaczynamy od małej lalki, a następnie zbieramy właśnie te świeczki, no, jak widać, gra jest bardzo basicowa i nie wymaga od nas nie wiadomo jakich rzeczy. O! Nasza lalka postanowiła do nas podejść. Możemy coś zrobić. To jest chyba ten element, o którym wam wspominałem, że ekran zaczyna falować. I mamy list. Próbuję mniej więcej zorientować się, jak działa sama aplikacja, bo wierzcie mi lub nie, ale korzystanie z czegoś, co jest po japońsku, budzi naprawdę wiele, pozostawia wiele do życzenia, tak bym to powiedział. No bo, okej, mogę zbierać świeczki, są tu jakieś delikatne bonusy, mam jakieś koperty i mogę na przykład wyjść do drzwi. I nasza lalka wtedy, no właśnie, coś kombinuje, tak jakby coś dziwnego się dzieje, i ja coś odblokuję, ale nie mam bladego pojęcia co. Dlatego pozostaje mi pozbierać jeszcze świeczki i zobaczyć, jak nasza lalka ewoluuje. Więc zobaczymy, jak dobijemy na przykład kolejny poziom serca albo samej naszej lalki, jak to wszystko będzie wyglądało. I wtedy dam wam znać. Rozszyfrowałem kolejną zagadkę, mianowicie w momencie, w którym obejrzycie sobie reklamę, dostajecie cały full pakiet świeczek i ja takie full... Wow! Okej, dobra, to nie jest cały pakiet, to jest nadmiar, ła, 200 świeczek. Przecież to ja teraz doładuję naszą postać, 210. Ładujemy serce, zobaczymy co się wydarzy w takim razie. Ej, nasza postać ewoluuje, dostała ręce. Są znowu jakieś zapiski. Dobra, ładujmy, ładujmy, zobaczymy co tu się wydarzy. Bo naprawdę zebrałem teraz dużo świeczek, więc ta nasza postać powinna ewoluować. Mamy nogi. Powstał nam już troszeczkę mały poroniec. Kolejny level. Wydłużą się nogi, pojawi się szyja. Okej. Nasza lalka rośnie. Co tu się... Ej, poczekajcie, bo właśnie w tym momencie... Wow! Wow! Spokojnie. Chyba musimy uspokoić tą lalkę. Wiecie co, chyba zrobimy tak, że ja będę zbierał te świeczki i ulepszał moją postać, a w momencie, w którym naprawdę ewoluuję ją do jakiegoś konkretnego wymiaru, albo tak by wyglądała jak ta postać, o której wam mówiłem, to po prostu wam to pokażę. A wy napiszcie w komentarzach, czy mi się to uda w ogóle. Czy wy widzicie, co właśnie dzieje się na moim ekranie? Moja postać zaczyna już delikatnie wyglądać, ale zaczynają się dziać coraz dziwniejsze rzeczy w postaci tych manifestacji tej lalki. Bo sama lalka w sobie ewoluuje, faktycznie. Dostała już oczu, zaczęły jej rosnąć włosy, zmienia się jej mimika, zmienia się twarz. Wszystko, naprawdę bardzo dużo elementów. No i cały czas staram się ją ulepszać, ale trwa to już od... no ponad 10 minut, albo około 10 minut z tego co widzę. I udało mi się też znaleźć pasek postępu, to znaczy pasek procentowy, teraz dostaliśmy akurat kwiatki. Zobaczcie, 37% w około 20 minut gry. Czyli potrzebowałbym tutaj spędzić naprawdę wiele czasu, żeby moja lalka wyglądała tak jak powinna. Wiecie co, ja będę to robił w wolnej chwili, to znaczy zdobywał te wszystkie punkty, ale ja już widzę, no właśnie, opatrzcie, kolejna manifestacja. Kurde, w nocy można by naprawdę mieć ciarki na ciele. Słuchajcie, zrobimy tak, dziś o godzinie 20 na live'ie na moim kanale dokończę tworzenie mojej postaci, ale nie jest to ściema, ta aplikacja naprawdę działa. Jak zmienicie, ej, mrugnęła twarz, widziałem to. The fuck? Dobra, na live'ie dokończymy to. Pora przejść do kolejnej aplikacji. Eat the Revolution. Kolejną aplikację znalazłem na Reddicie.
Jest o tyle ciekawa, że jej opis pozostawia za sobą wiele niewyjaśnionych odpowiedzi, tak samo jak i schemat całej aplikacji. W opisie jej możemy przeczytać. Jeśli odwiedzisz witrynę apki, znajdziesz tajemniczą wiadomość o ostatecznym zakłóceniu hierarchicznej struktury władzy w sercu społeczeństwa, gdzie IT działa poza zepsutym systemem okropnego kapitalizmu. Być może ktoś z was jest w stanie rozszyfrować tę tajemniczą wiadomość. Dajcie znać w komentarzu, o co może chodzić waszym zdaniem. Wróćmy jednak do samego tytułu. W grze otrzymujemy różnego rodzaju produkty spożywcze. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że czasem zaczynają one zamieniać się w ludzkie zęby, mięso, twarze sztucznych lalek czy buty. W międzyczasie, pomiędzy potrawami, Eat the Revolution serwuje drobne aforyzmy takie jak święto nadziei czy nie ufaj swojemu bólu. Niektóre brzmią jak przemianowane slogany, a inne bardziej otwarcie sugerują rewolucję. Wzywa ciebie bezwzględność nowego kraju. Brak mechaniki gry, insynuacje tekstowe wskazujące na coś niebezpiecznego i społecznego pozostawiają nam wrażenie, że gramy i widzimy coś, co nie jest do końca przeznaczone dla nas. Więc o co do cholery chodzi z IT? Materiały marketingowe wysłane na maila Krause zawierają wyjaśnienie prawie tak tajemnicze jak sama gra. IT to ostateczne zakłócenie hierarchicznej struktury władzy w sercu społeczeństwa. Ci, którzy są właścicielami środków produkcji, rządzą masami. W okrutnym świecie Uncle Hunger naprawdę wszyscy jesteśmy niewolnikami. Ale dzięki IT przekazujemy moc w twoje ręce. IT działa poza zepsutym systemem wściekłego, paskudnego kapitalizmu. Możesz pobrać IT za darmo w App Store lub Google Play. W takim razie sprawdźmy, o co chodzi z Eat the Revolution. Eat the Revolution to aplikacja, która wzbudziła we mnie naprawdę duże zainteresowanie, bo widziałem w internecie parę filmików z niej, ale nie miałem okazji zagrać. Aż do teraz. Więc przekonajmy się, czym jest Eat the Revolution. Awokado. Okej. Thief of Hunger. Zasada jest prosta, po prostu klikamy w ekran. A przedmioty są jedzone, o ile mogę to tak nazwać. Przynajmniej tak to wygląda. Keep eating, comrade. Jajuszka. Zjemy jajka. Nie ma problemu. Spoko. To też możemy zjeść. Czekam ale na ten moment, aż zaczną pojawiać się te dziwne rzeczy. Papryka. Lubicie paprykę? Napiszcie w komentarzu. Zupa jakaś. Okej. To też możemy zjeść. Hail to our bakers and butchers. Chipsy. Kto z nas nie lubi chipsów? Jak ktoś jest w komentarzach, w sekcji komentarzy, niech napisze, jak nie lubicie chipsów. Może jest ktoś taki. Byłby ktoś, kto nie lubi chipsów? To nie byłoby dziwne? Zauważyłem, że pojawiają się ponownie te same produkty spożywcze. Bo na przykład teraz, o widzicie, a propos, mam chipsy po raz kolejny, miałem brokułę. I niektóre z tych przedmiotów faktycznie się powtarzają. Tylko zastanawia mnie podkład muzyczny, który jest w aplikacji. Bo on jest na... Zresztą posłuchajcie sobie, bo to jest dziwne. Jest dla nadziei. No dobra. Ciekawe, kiedy zaczną pojawiać się jakieś inne, nienaturalne przedmioty. Pogram w to chwilę. Dobra, mam pierwszy dziwny element w tej grze. Liść. Aczkolwiek to może jeszcze dawać dużo do zastanowienia, ale zjedzmy go sobie. I zobaczymy. Okej, okay. Kolejny nowy przedmiot. To jest chyba młody burak, ale nie znam się. Możecie poprawić mnie w komentarzach. Po raz kolejny papryka, brokuł. No i właśnie, pewnie teraz będą się pojawiać produkty spożywcze ponownie. Bo zauważyłem, o właśnie, taką zasadę, że co jakiś czas w tej aplikacji pojawia się coś dziwnego. Tak jak przed chwilą właśnie miałem dwa razy z rzędu dziwne przedmioty, tak samo i tym razem. No ale teraz pojawia się awokado, chipsy. Napisy cały czas. W ogóle, gram już w to... Ja wiem, z 10 minut i powiem wam, że mój mózg strasznie dziwnie pracuje przy tym. W sensie, czuję się tak
nie wiem, niepewnie przez ten podkład muzyczny albo to, co wyświetla się tu, te napisy i to, jak sama aplikacja w ogóle jest skonstruowana. Ale cały czas czekam na to, co jest najbardziej interesujące w tej aplikacji, czyli te zęby. No to jest porąbane. Jak znajdę, dam wam znać. Zębów nie mam, ale znalazłem mięso. Czyli kolejny dziwny element w tej aplikacji, o której wam mówiłem. Be strong. Przegrałem kolejne kilka minut i mięso pojawiło mi się już kilkukrotnie. O właśnie, tego, to mi się już pojawiło ze dwa razy, ale nie wiem, przeklikałem na tyle szybko, że nie byłem w stanie wam pokazać. Ale pojawia się też liść z tabletkami. No właśnie, i to też jest porąbane, ale bezpośrednio tych zębów, o których wam wspominałem, nie trafiłem. Aczkolwiek zauważyłem, że coraz częściej zaczynają pojawiać się dziwne rzeczy w tej aplikacji. No i cały czas mam takie dziwne uczucie. Nie wiem, jak wam to określić. Musielibyście w to sami zagrać. Nie wiem, czy jesteście w stanie to pobrać, ale lepiej tego nie pobierać mimo wszystko. O, mięso. Dziwne. Będę próbował jeszcze na pewno... O, zgnite jabłko. Czarne całe. Tego nie miałem. Będę próbował na pewno na live'ie dzisiaj o 20 jeszcze coś wyłapać. Może w tej aplikacji jest więcej rzeczy poukrywane. Nie wiem, kolejne 20 minut z tej apki. Powiem wam, że jest odhaczone. Dobra, co tam jest przed nami? A cute girl watching you. Ej, co to było? Nie wiem, poznajmy. A cute girl watching you. A cute girl watching you. Słodka dziewczynka, na którą patrzysz, a ona żyje w twoim telefonie. Tak właśnie wyglądała aplikacja Cute Girl Watching You. Mogłeś patrzeć na dziewczynę oraz słuchać to, co do ciebie mówiła. Aplikacja była o tyle przerażająca, że co jakiś czas postać mówiła stanowczo "Spójrz na mnie" oraz nie mrugała zbyt często. Niestety obecnie z jakiegoś powodu zniknęła ona z internetu. Nigdzie nie można jej znaleźć. Czyżby za nią stało coś więcej? Nie mam pojęcia, jednak nie dałem za wygraną. W internecie istnieje bardzo podobna aplikacja. Kawaii Assistant. Przekonajmy się, jak mogła wyglądać przerażająca aplikacja Cute Girl Watching You, tylko w innej formie. Ta była do kupienia na App Store za 99 centów. Tak jak wspomniałem wam w odcinku, nie ma bezpośrednio tej samej aplikacji, ale jest Kawaii Girl. Totalnie nie mam pojęcia, o co chodzi i mam nadzieję, że będzie to w miarę intuicyjne. Chcę dostęp do mikrofonu. No dobra, damy. Hello. O, czekajcie. Od voice. What do you like to know? O, możemy się o coś zapytać. Oczywiście. Dzwonimy? Halo? Hai, so desu. Nie mam pojęcia. Dobra, spróbujmy w takim razie. Yamete! Czemu jej podwiewa spódniczkę? Halo? Uuu! Mogę dać jej prezent. Kimono. Aha. Musiałbym kupić. Co potrafisz, moja urocza asystentko? Nie mam bladego pojęcia, dlaczego ta postać trzyma telefon, bo wcisnąłem dyktafon. I mogę sobie wejść w Mimos, ale tutaj nic się nie dzieje. Mógłbym coś... Coś się nagrywa... Stop! Nie chcę cię nagrywać. Wydaje mi się, że tamta aplikacja Cute Girl Watching You była nieco bardziej dopracowana, bo tutaj tak naprawdę podwiewać tylko spódniczkę tej asystentce. Tak się czuję właśnie jak ona na tym nagraniu. Może wy macie pomysł, jakby to wykorzystać? W sensie tę aplikację. Dajcie znać w komentarzu. Ej, mogę grać z nią w kamień, papier, nożyce. Właśnie teraz to odkryłem. No dobra, dajmy kamień. O, wygrałem. 5 monet. I drugi raz wygrałem. A dajmy papier teraz. O no. A już mam 15. 3-0. Yeah! Wygrała. O no. Plus 5. O no.
Ona to lucky, nie? Na 20 gier udało mi się wygrać z nią 15, z czego w 5 była lepsza i zebrałem dzięki temu 65 monet. Ale czy ja mogę te monety wymienić na jakiś prezent dla niej? Aha, musiałbym kimono kupić. Tylko kimono kosztuje 100 tych. Nie jestem w stanie tego ogarnąć. Mimo wszystko teraz. Co to na nie jak ty no? Co tu się dzieje? Yamete te itteru desho? Co ona tak kombinuje? To yamete! Mo, ii kagen ni shite! Poszła sobie. Okej. Więc nie mamy z kim rozmawiać teraz. A cute girl watching you. Pewnie taka sytuacja by nie nastąpiła. Ej, wróciła! Ale my przejdźmy może już do innej aplikacji. Countdown up. Co by było, gdyby aplikacja mogła powiedzieć ci, ile czasu zostało do twojego końca? Aplikacja Countdown Up trafiła na szczyt sklepu z aplikacjami Apple, gdzie zajmuje pierwsze miejsce na liście bezpłatnych aplikacji z 1,6 miliona pobrań w ciągu zaledwie 10 dni. Na pewno nieraz trafiliście na podobne apki w internecie. Jednak czy któraś z nich wywróżyła prawdę? Sprawdźmy to. Dzięki aplikacji Countdown mamy otrzymać informacje, kiedy zejdziemy po prostu z tego świata. Więc zaakceptujmy regulaminy i wpiszmy wszystko, co potrzeba. No i chętnie przekonam się, czy aplikacja powie mi, kiedy będzie mój dzień. Aha, i już. Czyli wystarczyło po prostu włączyć aplikację. Według niej zostały mi 4 lata, 243 dni, 19 godzin, 13 minut i 30 sekund. A jaka to będzie data? Ej, próbowałem to rozszyfrować, w sensie znaleźć jakąś stronę internetową, dzięki której... Ej, to mruga! To świeci! Teraz to zauważyłem. Jakby z każdą sekundą. Okej. A mimo wszystko próbowałem znaleźć w sieci jakiś licznik daty, żebym wiedział, kiedy dokładnie wypada ta data pokazana w aplikacji. Niestety nie mogłem nic takiego znaleźć, ale może wam się uda. Napiszcie w komentarzu... Ej, tu się pojawił dźwięk. Skąd? Wcześniej... Ej, dobra. To delikatnie wywołuje ciarki na moim ciele w tym momencie. Napiszcie w komentarzu datę, a ja przejdę do Charlie. Dziwne. Charlie Challenge. Pamiętacie słynną zabawę w Charlie Challenge? Nie? To przypomnę wam, o co chodzi w wyzwaniu. Zasady są proste. Po pierwsze bierzemy kartkę papieru i dzielimy ją na 4 pola. W polach tych wpisujemy dowolne odpowiedzi na pytanie, na które ma nam odpowiedzieć Charlie. To właśnie dlatego autorzy filmików najpierw krzyczą Charlie, can we play? Albo Charlie, are you there? Jeśli górny ołówek poruszy się, możemy zadać pytanie. Z tego też powodu w App Store i Google Play pojawiła się aplikacja Charlie Challenge. Jednak czy działa ona naprawdę? Strzelajcie w komentarzach pisząc Charlie zadziała, lub Charlie to fake, zanim przetestuję aplikację. Zobaczymy, czy ktoś z was będzie miał rację. Do dzieła! Ostatnia aplikacja na mojej liście to Charlie Challenge, który powinniście kojarzyć, bo niejednokrotnie mówiłem o tym w internecie. Co prawda nigdy tego nie testowałem, ale teraz mam na to okazję, więc zobaczymy, o co tutaj chodzi i czy w ogóle jakkolwiek to działa. Więc odpalam Charlie, wciskam przycisk start znajdujący się w samej aplikacji, no i zaraz przekonamy się, czy faktycznie uda nam się tutaj coś zrobić. Dobra, zaakceptujmy dostęp jak najbardziej, tutaj też zaakceptujemy, no i mamy. Zadaj pytanie Charlie, czysto, głośno i czysto. Dobra, your mama is that a pytanie Charlie? No nie. Aha, bo to czy ja, czy ja już zadałem pytanie, przepraszam mamo? Bo bardzo, nie mamo, mamo, ciebie to pozdrawiam. Okej. Okay. Przeskoczyło mi na tak.
Zadajmy pytanie, czy ten materiał zdobędzie na YouTube 50 tysięcy polubień? Uwaga, przesuwa się patyk, w sensie, boże, patyk, ten ołówek, oczywiście. Nie wiem, na jakiej zasadzie ma to działać tak do końca, bo wiecie, w rzeczywistości możemy sobie ułożyć te dwa ołówki. Pokazało, że tak. W takim razie do dzieła, moi drodzy. Zostawiajcie łapki w górę, a ja zadam kolejne pytanie. Na przykład, czy Paranormal to najlepsza książka na Ziemi? Dziwne jest tłumaczenie tych wszystkich haseł, które pojawiają się w samej aplikacji, bo słyszeliście, jakie zadałem pytanie, a to, co jest wyświetlone na ekranie, to Paranormal Toru I Love Saszka Now Jamie. Żadnej Saszki nie wzywałem, Jamie też tym bardziej. A odpowiedź to nie. Aczkolwiek moja książka to najlepsza książka na Ziemi. Dziwnie działa ta aplikacja. Poznaliście aplikacje, które udało mi się pobrać na mój telefon, które mają być rzekomo zakazane? Dajcie znać w komentarzu, która z nich najbardziej przypadła wam do gustu. Poza tym przypominam również, że 50 tysięcy polubień i nagrywam kolejny tego typu materiał, dlatego zostawiajcie łapki w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, wciśnijcie ten czerwony przycisk tylko tam na dole. Wiem, że część z was też uwielbia się bać, a z tego powodu zachęcam was do tego, byście kupili sobie moją książkę Paranormal. Jest to powieść grozy, jest to interaktywny horror, w którym możecie zgarnąć 5000 zł rozwiązując zagadki. Książka ma 240 stron, kosztuje 49,98. Możecie ją zdobyć tylko i wyłącznie na zizhej.pl, dlatego zachęcam, bo mamy już sprzedane blisko 7000 egzemplarzy. A 100% zadowolonych czytelników świadczy samo za siebie. Dlatego zapraszam was na zizhej.pl, tam możecie kupić moją książkę. A tymczasem w dzisiejszym odcinku to już na tyle. Widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że ten wam się podobał. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć!